na druki i hafty, na odzieży. Chcesz logo firmowe, grafikę, zdjęcia? Przyjdź do nas. Tomat Timp. Usługi dla firm i osób prywatnych. Nysa Podzamcze. Telefon 666 818 199. Jest niedziela, 26 czerwca. Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam na wiadomości. A w wiadomościach zobaczymy. Czy prawo w gminie Nysa działa wstecz? 6 rodzin nadal czeka na decyzję w sprawie bonu wychowawczego. Bon jest programem rocznym, programem pilotażowym, więc musimy mieć konkretne dane po 3 wszystkich naborach, czyli łącznie z tym czerwcowym. Dopiero po naborze czerwcowym będziemy wiedzieli, ile pieniędzy zostało, co możemy zrobić i jakie kolejne grupy możemy objąć. To jest... Tak, te rodziny powinny skarżyć gminę o bezczynność, to jest rzecz pierwsza. Była prezes MZK Anna Pyka zwolniona ze spółki. Formalny powód – utrata zaufania. Że zrobiła rzeczy, które spowodowały, że utraciłem do niej zaufanie. Była główną księgową, jako główna księgowa. Pan burmistrz wiedział, że jeśli kogoś zatrudni na moje miejsce, to taka osoba musi mieć ten certyfikat, bo to jest związane z tym, czy spółka będzie miała licencję, czy nie. CBŚ zatrzymała narkotykowy gang. Trop prowadził między innymi do Nysy. Sześć rodzin, które spełniły kryteria otrzymania nyskiego bonu wychowawczego w marcowym naborze, w dalszym ciągu nie otrzymało ani pieniędzy, ani decyzji odmownej. Burmistrz twierdzi, że czekają na wyniki kolejnego naboru i dopiero wtedy okaże się, czy są na to środki. Według Mariusza Nasiborskiego, jednego z twórców idei nyskiego bonu, jest to niezgodne z uchwałą Rady Miejskiej i zasadą, że prawo nie działa wstecz. Według Nasiborskiego uchwała mówi jasno. Środki przyznawane są, gdy wnioskodawca spełnia kryteria, a dzielenie mieszkańców na lepszych i gorszych jest niezgodne z przepisami i celem przyznawania bonu wychowawczego. Dzisiaj mamy w bonie kategoryzację. To jest przez wzgląd na formę zatrudnienia dzieci są preferowane lub nie są preferowane. I to jest ten problem. Jeżeli mówimy, że masz nie być bezrobotnym i masz nie korzystać z pomocy państwa, to nie powinniśmy stawiać kryterium dotyczącej formy zatrudnienia, bo tu często ludzie nie są winni, mogą być bardzo dobrymi pracownikami. Zresztą przypomnę, no, nawet niedawne komunikaty o firmie, która na terenie FSD będzie wylewała jakieś formy betonowe, czy też nowy pracodawca, który się pojawi, oni wynajmują powierzchnię, czy wynajmują hale, obiekty na czas określony. Zakładając, że to jest 3 czy 5 lat, jaki pracodawca, który wynajmuje halę na okres 3-letni, da pracownikom umowę na czas nieokreślony? To jest nielogiczne. Więc ci ludzie, zakładając, że te miejsca pracy stworzył Urząd Miasta i trzeba się z tego cieszyć, to ludzie tam pracujący i tak nie zyskają praw do bonu, bo będą pracowali na umowach na czas określony. Więc to jest niesprawiedliwe, to jest z gruntu niesprawiedliwy warunek. Jednak burmistrz Kordian Kolbiarz uważa inaczej. Dopiero jeżeli wypełnimy tych, którzy spełniają wszystkie kryteria już teraz, kryteria pierwszeństwa, będziemy mówić o konieczności czy o wsparciu potencjalnych kolejnych osób, które nie wszystkie kryteria na dzisiaj spełniają. Bon jest programem rocznym, programem pilotażowym, więc musimy mieć konkretne dane po 3 wszystkich naborach, czyli łącznie z tym czerwcowym. Dopiero po naborze czerwcowym będziemy wiedzieli, ile pieniędzy zostało, co możemy zrobić i jakie kolejne grupy możemy objąć. To jest zgodnie z założeniami naszego programu 500+, Nyskiego 500+. A czy to jest zgodne z prawem? Chodzi mi o to, że środki są, kryteria w pierwszej czy w drugiej grupie uwzględniały tych wnioskodawców, a mimo to oni nie otrzymują świadczenia, mimo że są pieniądze. Jest to zgodne z prawem, dlatego że pierwszeństwo mają osoby, które spełniają warunki pierwszeństwa. Jeżeli te osoby otrzymają bon, wówczas będziemy mówić o potrzebie czy możliwościach wsparcia kolejnej kategorii osób. Tak, te rodziny powinny skarżyć gminę o bezczynność, to jest rzecz pierwsza.
w przepisach nie jest określona ilość stricte miejsc, czy ilość dzieci, jaka się mieści w tym programie. Więc nie można się powoływać, że mamy przeliczone to na 300 czy 500 dzieci, bo w uchwale nie jest tak napisane, że jest to skierowane do konkretnej ilości dzieci. Więc na dzisiaj Urząd Miasta ma pieniądze. Jeżeli dzisiaj złożyły rodziny pełnoprawne wnioski i spełniają kryteria, to urząd nie może się tłumaczyć tym, że nie ma dzisiaj pieniędzy, bo może zabraknąć w następnym pół roku. W tym jest głowa urzędu, żeby te pieniądze były. Mariusz Nasiborski mówi wprost, bon ma sens tylko wtedy, gdy rodzina decydująca się na dziecko ma pewność, że jeśli spełnia kryteria, wsparcie gminy otrzyma. Głównym problemem jest, jakby w pierwszym założeniu bonu było to, że jeżeli rodzina spełnia kryteria, to dostaje bon. Wszystkie świadczenia społeczne, nawet program 500+, odniosą skutek wtedy, kiedy one będą nieodwoływalne i będą funkcjonowały przez lata. Konflikt pomiędzy dawnymi współpracownikami rozpoczął się wtedy, gdy idea bonu opracowana przez Nasiborskiego wspólnie z ekspertami, którzy byli zaangażowani w projekt innowacyjnej Nysy, gdzie działał m.in. były minister finansów dr Stanisław Kluza, przestała być konsultowana z pomysłodawcami. Po tym Mariusz Nasiborski zdecydował się złożyć wniosek o uchylenie uchwały do wojewody opolskiego, ponieważ jego środowisko uznało, że bon przestał spełniać swój cel. Błędy, które ja wskazywałem, które także wskazywały inne osoby, jakby nie były brane pod uwagę. To jest dla świętego spokoju zrezygnowano z meldunku, natomiast do reszty rzeczy jakby nikt się nie odniósł do tej pory. Wojewoda uchwały nie uchylił, a nawet zarekomendował burmistrza Nysy do odznaczenia prezydenta za osiągnięcia samorządowe. Jednak wygląda na to, że może zrobić to za niego Rzecznik Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do pana wojewody skorzystał ze swoich uprawnień. Wiem, że były przeprowadzane dwie szczegółowe analizy prawne, bo byłem na bieżąco też o tym informowany. I Rzecznik Praw Obywatelskich doszedł do wniosku, że jednak prawo zostało naruszone i zwrócił się do pana wojewody z prośbą o dogłębną analizę ze wskazaniem, aby ten skorzystał ze swoich uprawnień i skierował uchwałę do sądu. A jeżeli tego nie uczyni, to poprosił zgodnie także z przepisami, wojewoda będzie do tego zobowiązany, o szczegółową informację wraz z uzasadnieniem, dlaczego tego nie uczynił. Mimo to burmistrz Nysy stoi twardo na stanowisku, licząc na dalsze wsparcie wojewody. Czy to jest zagrożenie dla Nyskiego Bonu? Jakie zagrożenie? To pismo, które skierował Rzecznik Praw Obywatelskich. Moim zdaniem żadnego. Bon jest rozwiązany perfekcyjnie i tak jest konstruowany w sposób, moim zdaniem, bardzo dobry, z preferencjami dla osób, które są dla nas priorytetem. Natomiast szczegółów pisma nie znam, to dowiedziałem się z mediów. Ale to do tych wątpliwości prawnych? Nasi prawnicy wątpliwości nie mają, również tego rozumiem prawnicy wojewody. Czyli jest pan spokojny? Jestem spokojny. Burmistrz jest spokojny, ale spokój ten jest chyba bardziej podobny do stanu, jaki towarzyszył polskim kibicom podczas serii rzutów karnych w meczu ze Szwajcarią. Do decyzji wojewody zostało jeszcze kilka dni. Według nieoficjalnych informacji Kordian Kolbiarz będzie rozmawiał z wojewodą opolskim w tej sprawie w poniedziałek rano. Zapytany przez nas przewodniczący Rady Miejskiej twierdzi, że na tym etapie problem nie dotyczy radnych. Wątpliwości prawne, które są pomiędzy skarżącym, a wojewodą, a Rzecznikiem Praw Obywatelskich, a burmistrzem, na tym etapie rady nie dotyczą. Dopóki uchwała nie zostanie uchylona przez sąd bądź unieważniona przez nadzór, to my jako radni nie jesteśmy zobowiązani, ani nie powinniśmy się tym tematem, myślę, zajmować. Przewodniczący podkreśla także, że burmistrz, przedstawiając projekt bonu, od początku prezentował go jako swój własny. Burmistrz Kolbiarz od samego początku przekazywał projekt bonu jako swój autorski projekt i nie wspominał w żadnym z tych wystąpień, że autorem pomysłów i założeń jest ktokolwiek inny. Na etapie uchwalania bonu niewiele osób, być może nikt oficjalnie nie wiedział, że była jakaś grupa ekspertów. Jednak jak na razie żaden inny uczestnik tej dyskusji nie przedstawił dotychczas tylu merytorycznych argumentów, co Mariusz Nasiborski. Przedsiębiorca, ekonomista, specjalista w dziedzinie funduszy kapitałowych z doktoratem zagranicznej uczelni, a przede wszystkim, jak widać, działacz społeczny. W przyszłym tygodniu okaże się, czy mogło dojść do złamania konstytucji i czy podobnie jak w przypadku Tomasza Hankusa gmina ugnie się przed obywatelem.
Finans polecany są. Była prezes MZK Anna Pyka, która po odwołaniu ze stanowiska w styczniu tego roku pracowała na stanowisku głównej księgowej w Miejskim Zakładzie Komunikacji, została zwolniona z pracy. Zgodnie z pismem podpisanym przez prezesa Marka Szczepanika, przyczyną zwolnienia jest utrata zaufania. Anna Pyka nie jest jedyną osobą, która straciła pracę w spółce w ostatnich tygodniach. Konflikty w MZK trwają od lat. Między innymi pod koniec 2013 roku przedstawiciele jednego ze związków zawodowych działających w spółce złożyli skargę na działalność prezes Anny Pykę. W styczniu 2016 roku burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz odwołał prezes Pykę, motywując swoją decyzję tym, że podobnie jak w OPS i NZN chciałby wdrożyć nową koncepcję funkcjonowania, a przede wszystkim obniżyć koszty. Dlatego też w marcu bieżącego roku powołano nowego szefa spółki gminnej Marka Szczepanika, byłego dyrektora opolskiego oddziału Telewizji Polskiej i rzecznika prasowego wojewody. To właśnie jego kompetencje miały zapewnić optymalne wykonanie obowiązków na tym stanowisku. W dniu 15 czerwca główna księgowa Miejskiego Zakładu Komunikacji, była prezes Anna Pyka, została zaproszona na spotkanie ze związkami zawodowymi. Kilka dni wcześniej spółka otrzymała absolutorium od Rady Nadzorczej, jak też zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe. I niespodziewanie o 9 rano prezes natychmiast jakieś tam dziwne spotkanie ze związkami zawodowymi zorganizował. Wcześniej, tak jak mówię, nikogo nie zapraszał, nie były nigdy protokołowane te spotkania. I prosił mnie, żebym przedstawiła zarządu związków zawodowych, czy jest możliwość jakichś podwyżek. Więc ja przedstawiłam sytuację finansową tak, jak ona się ma. Dwie godziny po spotkaniu kadrowa bez udziału prezesa wręczyła Annie Pyce wypowiedzenie z pracy ze skutkiem natychmiastowym. Oznaczało to, że główna księgowa utraciła stanowisko z dnia na dzień. Powód? Utrata zaufania prezesa Szczepanika. Że zrobiła rzeczy, które spowodowały, że utraciłem do niej zaufanie. Była główną księgową, jako główna księgowa. W uzasadnieniu czytamy, że bezpodstawnie obiecała podwyżki pracownikom. Anna Pyka przyznaje, że rozmawiała o podwyżkach, ale pół roku wcześniej, kiedy była jeszcze prezesem. Do końca stycznia 2016 roku byłam prezesem i czy mi się to podobało, czy nie, musiałam rozmawiać z pracownikami. W układzie zbiorowym pracy jest zapisane, że pracodawca ma obowiązek negocjować podwyżki co roku, mając na względzie sytuację ekonomiczną. Natomiast będąc na stanowisku księgowej, takich decyzji już nie podejmowała. Stąd też oskarżenie to uznaje za bezzasadne. Drugim powodem utraty zaufania do byłej prezes był tak zwany certyfikat kompetencji zawodowych. Certyfikat taki musi posiadać osoba zarządzająca jednostką zajmującą się przewozami, tak jak MZK, czyli przede wszystkim prezes. Problem w tym, że Marek Szczepanik takiego certyfikatu jeszcze nie posiada. Czyli pan w tej chwili jest w trakcie pracy nad pozyskaniem takiego certyfikatu. Dokładnie. Z tego co pamiętam, można certyfikat nie mieć przez pół roku. Tam sytuacje jakieś wyjątkowe, tam jeszcze było 3 miesiące dłużej, natomiast Wracam do tematu. Niech pani przeczyta i potem mi mówi, czy ja mogę mieć ten certyfikat, czy mogę go nie mieć. Dobrze? Niech pani to przeczyta. Ale ja zadaję tylko pytanie. Nie, pani zadaje pytanie. Ja zadaję pytanie na podstawie tego, co powiedziała pani Pyka, z tego co wyczytałam. Proszę powiedzieć mi teraz taką rzecz. Dlatego też od momentu zmiany prezesa to właśnie certyfikat Anny Pyki złożony w starostwie powiatowym i był podstawą do ważności licencji na przewozy dla Miejskiego Zakładu Komunikacji. Cały problem rozbija się o 500 zł, jakie prezes zapłacił księgowej za korzystanie z jej certyfikatu. Dziś po przeanalizowaniu przepisów uważa, że mógł 6 miesięcy czekać na pozyskanie własnego. Od kogo jak od kogo, ale głównej księgowej prezes ma prawo wymagać, żeby mieć do niej kompletne zaufanie we wszystkich działaniach. Pan burmistrz wiedział, że jeśli kogoś zatrudni na moje miejsce, to taka osoba musi mieć ten certyfikat, bo to jest związane z tym, czy spółka będzie miała licencję, czy nie. A jeśli nie ma licencji, nie może wykonywać transportu drogowego. I pan burmistrz o tym wiedział, to było kilkakrotnie poruszane na różnych spotkaniach. Rada nadzorcza zobligowała prezesa, aby w ciągu 6 miesięcy pozyskał własny certyfikat.
Przez ten czas, aż do zwolnienia Anny Pyki, spółka bazowała na jej certyfikacie. Zobowiązałam się przed panem burmistrzem, że jeśli zatrudni na moje miejsce jakąś osobę, która nie będzie miała tego certyfikatu, ja jestem w stanie świadczyć swoim, bo tak może być, bo ja jestem osobą pod prezesem, jestem osobą zarządzającą i po jakiejś części i zgodziłam się, że będę certyfikowała działalność spółki. I tak było do 15 czerwca. Teraz prezes podjął decyzję, że kto inny będzie certyfikował działalność spółki. W przedsiębiorstwie powinna być osoba, która posiada taki certyfikat, to prawda. I taka osoba jest. Dlaczego do tej pory MZK nie zmienił w starostwie nazwiska osoby, która posiada taki certyfikat z ramienia MZK i do tej pory pani tylko tam figuruje, jako jedyna? To prawda. Właśnie dzisiaj poszło pismo zmieniające ten certyfikat. Osoba, która dysponuje tym certyfikatem w firmie, co nie zmienia faktu, że ta osoba jest i została ta osoba na Radzie Nadzorczej. Ostatniej przedstawiła, że zgadza się udostępnić certyfikat, jest to w protokole, więc jedynym problemem jest to, że jeszcze w starostwie tego kwitu nie ma. Natomiast ten kwit zostanie dostarczony nawet dzisiaj. Nie ukrywam, że no, skoro nie świadczę pracy, to nie powinien mój certyfikat znajdować się ten dokument, który pozwala tą działalność prowadzić. Anna Pyka podkreśla, że sytuacja w MZK była bardzo trudna, mimo iż miała bardzo dobre relacje z większością załogi. Większość, powiem 95% pracowników naprawdę wspaniałych w MZK. Naprawdę wspaniałych. Wystarczą dwie osoby, które zrobią duży zamęt, a pan prezes jakby się w to wtopił. Nie wiem z jakich powodów. W każdym razie nie było, odkąd pan prezes jest na tym stanowisku, nigdy nie było spotkań takich oficjalnych ze związkami zawodowymi. Nowa koncepcja funkcjonowania spółki, jak twierdzi Anna Pyka, nie jest znana pracownikom. Prezes Szczepanik, jak podkreśla, nie spotkał się z kierownictwem, ani też nie przedstawił żadnych planów. W zasadzie miałam bardzo mały kontakt z prezesem, nie tylko ja, tylko cała kadra kierownicza. Pan prezes, no po prostu, no powiem, ciągle go nie ma w spółce, jak jest 2 godziny, całymi dniami go nie ma. Nie wiem, co robi, nie przedstawił załodze swojej koncepcji zarządzania. Przynajmniej ja tego nie słyszałam i nigdy w takim spotkaniu nie uczestniczyłam. Nie wiem, nie znam jakby planów na przyszłość dotyczących działalności pana prezesa. Trudno mi jest cokolwiek na ten temat powiedzieć. Pan prezes najczęściej, a w przypadku moim, no, kontaktował się przez innych pracowników SMS-em, który miał mi przekazać, bądź mailowo. Marek Szczepanik zaprzecza tym informacjom. Każdy może tutaj przyjść, od brygadzisty, po zwykłego kierowcę, również kierownicy. W każdej chwili mogą dojść, nie ma żadnego problemu. Więc nie widzę powodu, żeby ktoś zarzucał mi, że tutaj nie ma kontaktu z kierownictwem. Druga sprawa to zwolnienie kierownika stacji obsługi i byłego związkowca. No nie ma konkretnych zarzutów tego zwolnienia 52. W MZK pracowałem 12 lat, zajmowałem różne stanowiska. Zacząłem pracę jako kierowca autobusu. Na każdym stanowisku starałem się pracować bardzo uczciwie, rzetelnie. Wszyscy poprzedni prezesi byli bardzo zadowoleni z mojej pracy, darzyli mnie dużym zaufaniem. Wynikiem czego najpierw był awans na dyspozytora, następnie na kierownika stacji obsługi. Dlatego nie wiem, dlaczego pan prezes aż tak dziwnie się zachowuje, bo jeszcze tak naprawdę mnie nie poznał, a już mnie po prostu znienawidził. I nie było jakiejś normalnej współpracy z kadrą kierowniczą, a z prezesem. W ogóle się nie zajmuje spółką, tylko skupił się na załatwianiu jakichś spraw personalnych. Moim zdaniem po prostu przyszedł wykonać zadanie i na to wszystko przyzwala mu pan burmistrz. Wielokrotnie byłem u pana burmistrza na rozmowach, informowałem, że źle dzieje się w spółce. Pan burmistrz powiedział do mnie, że prezesi w spółce się zmieniają, ale to takie tylko suche słowa. Wobec tego pracownika prezes najwyraźniej nie mógł się zdecydować, co należy zrobić. Począwszy od 18 maja podjął wobec niego kilka decyzji, z których część po kilku dniach wycofał. 18 maja otrzymałem porozumienie przenoszące mnie z kierownika stacji obsługi na kierowcę, na które się nie zgodziłem. Pan prezes był przygotowany i miał przygotowane od razu 3-miesięczne wypowiedzenie. Następnie zostało mi złożone przeniesienie z dniem 23 maja na kierowcę.
po czym 25 pan prezes odwołał wypowiedzenie i cofnął przeniesienie. Kolejnym ruchem pana prezesa było kolejne przeniesienie mnie na 3 miesiące z artykułu 42 od dnia 6 czerwca. Będąc na chorobowym, zostało mi dosłane wypowiedzenie bez świadczenia, nie, 52. Czyli dyscyplinarne zwolnienie, tak. Pan Pink otrzymał od pana dość sporo różnego rodzaju decyzji dotyczących, a to rozwiązania z nim umowy, a to przeniesienie go na stanowisko kierowcy, a to wycofanie tego, więc było tego dużo. W związku z czym były takie zmiany decyzji, takie z dnia na dzień? Co dwa dni była nowa decyzja. W związku z czym, to sytuacja jakaś tutaj, czy jakiś... To są nasze wewnętrzne sprawy firmy, o czym pan Pink doskonale wie. Jeżeli uważa, że ma to związek z jego zwolnieniem, a nie jest to wymienione w żaden sposób w wypowiedzeniu, niech idzie z tym do sądu, prawda? Z treści ostatecznego wypowiedzenia wynika, że prezes zarzuca kierownikowi warsztatu zlecanie prywatnych napraw podległym pracownikom w czasie roboczym. Ja całe życie z tym walczyłem po prostu, żeby ukrócić coś takiego. Poza tym pracownicy MZK mają takie niepisane przyzwolenie korzystania z kanału, bo wiadomo, że jest do tego prawo, przyzwolenie prezesa w uzgodnieniu ze mną, czyli z kierownikiem warsztatu. Wszyscy popełniamy błędy, mniejsze czy większe, ale ja na pewno nie dopuściłem się przestępstwa w życiu swoim. W piśmie czytamy, że czynności te wykonywane były poza zasięgiem kamer monitoringu. Jest mi wiadomo, że są dwie osoby ponoć, które świadczą o czymś takim. Są to dwaj nowo zatrudnieni pracownicy, którzy moim zdaniem zostali zmanipulowani do czegoś takiego przez prezesa. Na pewno dla wielu osób jestem niewygodny, bo wymagam od siebie pracy i wymagam od innych. I nie da się mnie oszukać, bo przez te 12 lat pracując na różnych stanowiskach, po prostu wiem, jak ta firma funkcjonuje. Wszystko wskazuje na to, że pan prezes zachowuje się jak typowy mober w stosunku do mnie. Były kierownik twierdzi, że nie poznał planu naprawy spółki, jaki powinien mieć nowy prezes. Nic takiego nie widzę, nawet o nic takiego pan prezes mnie nie poprosił jako kierownika warsztatu, czy widzę jakieś oszczędności w swoim dziale, czy ma pan prezes jakąś wizję, którą ja powinienem wdrożyć i tak dalej. Nic takiego po prostu nie zauważyłem, niczym takim prezes się nie podzielił, prezes się skupia, tak jak mówię, krótki czas, który poświęca firmie, a jest bardzo krótko, bo pojawia się o 9:00, o 12, 13 już go nie ma, ten cały czas poświęca dalej na wywiadach. Nie wiem, wydaje mu się, że dalej pracuje w telewizji, czy co. Sprawa trafiła do sądu pracy, który rozstrzygnie, czy główna księgowa została zwolniona zgodnie z przepisami prawa. Podejmie też sprawę kierownika warsztatów. Moc korzyści Forda. Ford Fiesta w ofercie Ford Multi Opcje od 331 zł miesięcznie. Autoryzowany dealer Forda w Mysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77-409-1250. www.bustan.pl. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Opolu zatrzymali 5 osób podejrzanych o wprowadzenie na rynek znacznej ilości narkotyków. Zdaniem śledczych na teren województwa opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego trafiło blisko 3,5 kg narkotyków, w tym ponad kilogram kokainy. Podejrzani usłyszeli już zarzuty, za które może im grozić nawet do 12 lat więzienia. Wczesnym rankiem funkcjonariusze CBŚ weszli jednocześnie do kilku mieszkań na terenie Wrocławia i Nysy. Działania prowadzone były pod nadzorem prokuratury okręgowej w Opolu, a dotyczyły wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków. Funkcjonariusze zatrzymali 5 osób. Podejrzani mają od 27 do 62 lat. Podczas przeszukania ich mieszkań policjanci znaleźli narkotyki, 2 pistolety gazowe, amunicję, maczetę oraz kastet. Na poczet przyszłych kar zajęto mienie o wartości 43 tysięcy złotych, w tym samochód i gotówkę. Śledczy ustalili, że grupa działała od stycznia 2015 roku na terenie województwa opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego. Zatrzymani wprowadzili do obrotu ponad kilogram kokainy, a także 2 kg marihuany i amfetaminę. Wszystko o łącznej wartości blisko 300 tysięcy złotych. 3 z zatrzymanych mężczyzn usłyszało już zarzuty. Za takie przestępstwa może grozić kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Kursy językowe, przedmaturalne i korepetycje. W Centrum Edukacyjnym Uniwersum oferujemy zajęcia indywidualnie i w grupach.
uczymy wszystkich przedmiotów maturalnych. Uniwersum. Wejdź na edunysa.pl. Nawet 1500 zł do zapłacenia. Przestępcy podszywają się pod dostawców energii i rozsyłają fałszywe e-faktury za prąd. Uderzają już nie tylko w osoby prywatne. Na cel obrali sobie także firmy. Kliknięcie linka w mailu może zainfekować komputer wirusem. Jak uchronić się przed hakerami? Jeżeli dostaliśmy maila z e-fakturą od PGE Polskiej Grupy Energetycznej, przede wszystkim upewnijmy się, czy jesteśmy klientem PGE, czy wyraziliśmy zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, a jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, bardzo prosimy o kontakt z nami. Potwierdzam, że mamy do czynienia z masową wysyłką e-faktur, rzekomo wysyłanych przez PGE Polską Grupę Energetyczną. Informuję, że PGE nie jest nadawcą tych wiadomości, a nasze logo oraz wizerunek zostały użyte bez naszej wiedzy i zgody. Zgłaszają się do nas osoby z całego kraju, zarówno nasi klienci, jak i osoby, które posiadają innego sprzedawcę energii. Jeżeli ktokolwiek otrzyma taką wiadomość, bardzo proszę jej nie otwierać, dlatego że może ona zainfekować komputer wirusem. Najprawdopodobniej jest to trojan. Jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek wątpliwości, czy dana faktura została wysłana przez PGE Polską Grupę Energetyczną, bardzo proszę o kontakt z naszą infolinią pod numer 4 i 82. Od poniedziałku do piątku nasi konsultanci w godzinach 7 do 19 pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości. Przede wszystkim dokładnie czytajmy to, co jest napisane w tej wiadomości. I pamiętajmy, że e-faktura od PGE przychodzi zgodnie z okresem rozliczeniowym. Jak wygląda prawdziwa e-faktura od PGE? Przede wszystkim nadawcą wiadomości jest firma Blue Media, która świadczy usługę generowania i wysyłania e-faktur do klientów. Adres mailowy, z jakiego przyjdzie prawdziwa e-faktura do klientów PGE, to adres pge-e-faktura@bluemedia.pl, a tytuł wiadomości to powiadomienie o wystawieniu nowego rachunku. Załącznikiem do takiej wiadomości będzie również PDF, który jest standardową fakturą od PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Nie należy klikać w żadne linki do pobrania faktury, dlatego że będzie ona załącznikiem w formacie PDF. Dziennie otrzymujemy od 100 do 300 zgłoszeń od osób, które otrzymały rzekomą fakturę od PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Skala zjawiska jest niepokojąca, została ona zgłoszona już do prokuratury. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam już w najbliższy czwartek. Do zobaczenia.